Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Panie trenerze, Paweł Zagumny jest liderem klasyfikacji rozgrywających na tych mistrzostwach. Jak jego gra wpływa na kształt gry naszego zespołu obecnie? Ja myślę, że to jest podstawa obecnej naszej reprezentacji. Oczywiście nic nie zrobi bez reszty zawodników. Na dzisiaj nasza reprezentacja, jeżeli chodzi o element przyjęcia, myślę, że jest jedna z najlepszych tutaj na tym turnieju. No a Paweł przy tak dobrym przyjęciu jest mistrzem świata w rozgrywaniu. No, wszyscy wiedzą, że jeżeli Paweł ma dobre przyjęcie, potrafi zrobić wszystko. On taktykę, on ma ogólne założenia od trenera, taktykę ustala sobie sam i wszyscy są gotowi. No, nieprzypadkowo był najlepszym na świecie, jest uważany za jednego z najlepszych na świecie. Teraz widać wyraźnie, że odpoczął po sezonie, że jest zrelaksowany, dobrze przygotowany. Te mecze pokazują, że no jest, wrócił do formy z wicemistrzostw świata, kiedy to była reprezentacja wicemistrzostwa. On grał u pana. Jak ta jego gra wtedy różniła się od tej teraz, jeżeli w ogóle? Znaczy różniła, to było bardzo dawno, bo 10 ponad lat temu. On jeszcze nie miał tego doświadczenia. Był w trakcie trochę zmiany swojego systemu całego grania. Miał taki epizod we Włoszech, gdzie oni uświadomili, że musi przyspieszyć sobie palce i on zaczął naprawdę, wziął sobie to do serca, wytrenował ten element, bo zawsze był, jeżeli chodzi o taktykę, zawsze żelazna taktyka, umiał to prowadzić, poprawił szybkość swoich dłoni, swoich palców i od tego momentu zaczął już robić taki krok po kroku postępy, aż do, no właściwie teraz jest już ikoną, bo to trudno mówić o zawodniku, wiadomo, że ja mu życzę jak najdłużej, ale wiadomo, że kiedyś ktoś kończy grać i pewnie w reprezentacji jeszcze długo nie pogra. Mam nadzieję, że skończy mistrzostwem świata, bo chyba mu się to należy. No właśnie, to już jest zawodnik 36-letni. To długi turniej. On pewnie będzie musiał odpoczywać. Jak te jego odpoczynki wpłyną na obraz gry naszego zespołu? No widzę, że Fabianowi pomaga bardzo dużo, że ten duet się zgrał. Ten turniej jak do tej pory, jeżeli chodzi o wydolność, nie ma specjalnie problemów, ponieważ się gra co drugi dzień i w związku z tym regeneracja, nawet w wieku Pawła jest jeszcze, to są sportowcy wytrenowani, zawodowcy, w związku z tym wystarczy jeden dzień, żeby się zregenerował. Pewnie znacznie się trochę trudniej, jeżeli się będzie grało potem dzień po dniu. No to już jest rola trenera, żeby tak przeprowadzić Pawła przez te mecze, żeby, mam nadzieję, w tym najważniejszym był cały czas świeży. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.